Patera, dzień dobry. Jutro warunki powinny się poprawić. Przestanie padać, choć życie, zwłaszcza kierowcom, utrudniać mogą mgły, początkowo marznące, na wschodzie i południu utrzymujące się przez większą część dnia. Za to na zachodzie pokaże się słońce. Tam też najcieplej, nawet do 11 stopni. Piątek, 19 lutego, zaczynamy TeleExpress. Trzecia fala pandemii już w Polsce atakuje brytyjski, a nawet południowoafrykański wariant koronawirusa. Rośnie zagrożenie powodziowe, napływa fala roztopów, a służby monitorują stan rzek. Łazik wylądował i wysyła pierwsze zdjęcia. Ruszyła historyczna misja badawcza na Marsie. Galopem po skansenie. Turyści mogą zwiedzać Muzeum Wsi Lubelskiej, siedząc w saniach. To początek trzeciej fali koronawirusa w Polsce. Tak o wzroście liczby nowych zakażeń mówi resort zdrowia. Stąd ponowne apele o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zachowanie społecznej odpowiedzialności. I wyraźne nie dla środków, które nie chronią przed zakażeniem. Przyłbic, chust i szalików. Ponad 8700 nowych przypadków koronawirusa minionej doby to blisko 2400 przypadków więcej niż przed tygodniem. Trzecia fala pandemii już jest w Polsce i trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że to nie jest pytanie właśnie z kategorii czy ona jest, czy ona się pojawi, tylko jakie rozmiary osiągnie w najbliższej przyszłości. Wzrost zakażeń jest spowodowany większą aktywnością Polaków oraz pojawieniem się brytyjskiego wariantu koronawirusa. W ostatnim tygodniu liczba zakażonych nim Polaków podwoiła się. Obecnie to co dziesiąty nowy przypadek zachorowania. W Polsce zarejestrowano też pierwsze zakażenie mutacją południowoafrykańską. Dlatego tak ważne jest stosowanie zasad bezpieczeństwa. Jeżeli teraz zbytnio sobie poluzujemy, to niestety będziemy musieli zamykać się bardziej niż to mieliśmy dotychczas. Więc to od nas, od naszych kontaktów będzie zależało to, co się wydarzy w najbliższym czasie. Resort zdrowia przygotowuje rekomendacje dotyczące sposobu zasłaniania nosa i ust. Będziemy wycofywali się z zapisów, które dopuszczały możliwość zastępowania maseczek przyłbicami bądź chustą naciągniętą na twarz. O harmonogramie szczepień na najbliższe tygodnie powiemy w TeleExpressie Ekstra. Tęga zima odpuściła, teraz napływa fala roztopów. Stany rzek zmieniają się z każdą chwilą. Eksperci ostrzegają. Wraz z odwilżą rośnie zagrożenie powodziowe. Nagły wzrost temperatury nie sprzyja stabilizowaniu się poziomu wody w Wiśle. W Płocku wciąż obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Jest stan wody bardzo wysoki, no i jeszcze z lodem. To jest najgorsze. Od wczesnego poranka na rozciągającym się od Płocka do Włocławka odcinku rzeki pracuje aż 8 lodołamaczy. Strażacy również patrolują wały przeciwpowodziowe. Tych wałów do patrolowania mamy ponad 60 kilometrów. Kolejny dzień lodołamania również na Odrze w zachodniopomorskim. Jednostki napierają w górę rzeki tak, by rozbić lód, zanim dotrze fala z południa. Ta praca nie zakończy się w niedzielę, w poniedziałek, jeśli idzie o całość lodołamania. Ona jeszcze potrwa dobrych kilka dni, ale sprzyjają nam w dobre temperatury. Znaczne ocieplenie już w weekend. Na zachodzie kraju ma być nawet kilkanaście stopni na plusie. Na wschodzie aż tak ciepło jeszcze nie będzie, ale i tam temperatura wzrośnie powyżej zera. Kolejny zagraniczny inwestor stawia na Polskę. 500 wykwalifikowanych pracowników znajdzie zatrudnienie w Gdańsku w fabryce produkującej nowoczesne baterie do samochodów elektrycznych. Szwedzka firma Nordvolt wybuduje ją za 200 milionów dolarów. Staramy się z Polski uczynić taki hub przemysłowy przynajmniej tej części Europy. Fabryka powinna ruszyć w przyszłym roku. Gwarancją sukcesu ma być inwestor Peter Carlson, który wcześniej był wiceprezesem amerykańskiej firmy Tesla Motors, znanej z produkcji aut elektrycznych. W Platformie Obywatelskiej narasta wewnętrzny spór o aborcję. Poseł Ireneusz Raś nazywa nowe stanowisko partii dopuszczające przerywanie ciąży do 12 tygodnia złą decyzją strategiczną. Partia polityczna powinna bronić pewnych wartości, które są wspólne dla dużej części społeczeństwa polskiego. Sławomir Nitras odpowiada, że większość członków partii nie podziela stanowiska Ireneusza Rasia. Lewicowy skręt PO to odejście od jej pierwotnych ideałów. W deklaracji założycielskiej ugrupowanie odwoływało się do dekalogu i tradycyjnych norm obyczajowych. W Zakopanem będzie więcej policjantów. Mają zadbać, by nie powtórzyły się sceny skrupówek z poprzedniego weekendu. Wszędzie, także tam, obowiązuje dystans społeczny, dezynfekcja i noszenie maseczek. Te zdjęcia obiegły całą Polskę. Wielu turystów w Zakopanem łamało podstawowe zasady bezpieczeństwa. Policjanci interweniowali ponad 300 razy. Ponad 100 osób ukarano mandatami za brak maseczek. W ten weekend stoki i ulice miejscowości turystycznych w powiecie tatrzańskim będą patrolowali lokalni policjanci i ich koledzy z innych małopolskich komend. Cały czas mamy stan epidemii. Należy pamiętać o bezpieczeństwie. Będą nosili maseczki. Myślę, że wówczas nasze interwencje nie będą potrzebne. Policjanci i pracownicy sanepidu skontrolowali tatrzańskie miejsca noclegowe. Wiadomo, że przedsiębiorcy dobrze przygotowali się na bezpieczne przyjęcie turystów.
Wyprzedzał w niedozwolonym miejscu, mimo że było ślisko, gnał drogą wojewódzką ponad 150 km na godzinę. Gdy wjechał na teren zabudowany, na liczniku wciąż była setka. Stracił prawo jazdy, na jego konto powędrowało 25 punktów karnych, otrzymał także ponad 1000 złotowy mandat. Czeka go powtórny egzamin na prawo jazdy. Kierowca widział jadące za nim BMW, myślał, że to znajomy. Chciał się pościgać, ale to jego doścignęli policjanci. 200-złotowy mandat za driftowanie po zamarzniętym Bugu. Policja znalazła lekkomyślnego kierowcę, który 10 dni temu w Wyszkowie na Mazowszu wjechał autem na skutą lodem rzekę. Na zdjęciach widać, że tuż obok bawiły się dzieci. Funkcjonariusze po analizie materiałów uznali, że kierowca, jeżdżąc po rozlewisku, popełnił wykroczenie, spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu. Policjanci z częstochowskiej drogówki chcieli wyprzedzić jadący przed nimi samochód. Zrezygnowali, bo ich wzrok przyciągnęło czyjeś spojrzenie. Zauważyli jednak, że z tylnej szyby z bagażnika ktoś im się przygląda. Zatrzymali auto. Okazało się, że w zamkniętym na klucz bagażniku jechał mężczyzna, dla którego zabrakło miejsca. Pasażerowie nie mieli zapiętych pasów, a jeden z nich był poszukiwany. Kierowca stracił prawo jazdy. Rozpoczęła się historyczna misja badawcza amerykańskiej agencji kosmicznej na Marsie. Po ponad półrocznej podróży i pokonaniu 470 milionów kilometrów łazik Perseverance wylądował na czerwonej planecie. Po 7 minutach pełnych niepewności, bo tyle trwał najtrudniejszy etap lądowania, inżynierowie NASA mogli cieszyć się z dobrze zaplanowanego manewru. Kapsuła lądownika bez szwanku weszła w atmosferę Marsa i osadziła łazik w rejonie krateru Jezero. Po wylądowaniu robot wysłał na Ziemię pierwsze zdjęcia z powierzchni czerwonej planety. Teraz rozpocznie się najważniejsza od lat misja badawcza NASA. Jednym z jej głównych celów jest poszukiwanie dawnych śladów życia na Marsie. Czesi zaostrzają walkę z pandemią. Szerząca się brytyjska odmiana koronawirusa skłoniła rząd do podjęcia decyzji o przedłużeniu zamknięcia sklepów, które nie sprzedają artykułów pierwszej potrzeby. W miejscach, w których gromadzi się więcej osób, obowiązkowe będzie noszenie maseczek o wyższej klasie ochronnej lub dwóch chirurgicznych jednocześnie. Pogarsza się również sytuacja epidemiczna na Słowacji. Rząd poprosił o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności. Pomoc Słowakom zaoferowała m.in. Polska, która może przyjąć 200 pacjentów do szpitali. Niemal 500 000 gospodarstw domowych w Teksasie wciąż nie ma prądu. Ponad 13 milionów ludzi doświadcza przerw w dostawach wody. To skutek burzy śnieżnej i niespotykanych w tym stanie mrozów. Służby energetyczne tłumaczą, że niskie temperatury uszkodziły infrastrukturę. Doświadczyli tego m.in. strażacy w San Antonio, którzy nie mogli gasić płonącego budynku, bo zamarzły hydranty. Bagietka jest symbolem Francji, tak samo rozpoznawalnym jak wieża Eiffla, lecz w sklepach już od lat panoszą się jej podróbki, masowo produkowane przez wielkie sieci handlowe. Zdaniem piekarzy uprawiających zawód z dziada pradziada przyszedł czas, by ratować tradycję. Chcą, by UNESCO uznała bagietkę za arcydzieło niematerialnego dziedzictwa ludzkości i uchroniła ją przed uzurpatorami. Za chwilę nowatorski pomysł na zwiedzanie lubelskiego skansenu. W Telekspresie pojawią się też uczniowie z Gorzowa, którzy chwycili za pędzle i wcielili się w rolę znanych malarzy. Bajeczne widoki na Podkarpaciu, lodospady w Rudawce Rymanowskiej w tym roku są wyjątkowe. Szybkie śniadanie w Bieszczadach, mała wydra czeka, mama nurkuje, poluje i serwuje. Ratunek dla karetki, na koniec rolnik, który ruszył na pomoc i odkopał ambulans z zaspy. Jest jednym z największych skansenów w Polsce, ale nie trzeba się obawiać, że zabraknie czasu, by zajrzeć wszędzie. Muzeum Wsi Lubelskiej zadbało o transport po obiekcie, zwiedzając można poczuć się jak na kuligu. Sanna Muzealna pomaga zwiedzić Muzeum Wsi Lubelskiej galopem. Ja kasztana. Nie każdy nadaje się do tej profesji. Trzeba mieć charakter i serce do pracy. Żeby to był koń, któremu można zaufać, bardzo spokojny. No i tak naprawdę taki, którego jesteśmy pewni. Dlatego sanie ciągnie 23-letnia klacz pociecha. I tak sanie suną przez najpiękniejsze miejsca ekspozycji. Oczywiście czasem trasa nieznacznie się zmienia, bo pociecha nie lubi zwiedzania na jedno kopytko. A to już zimowe atrakcje Podkarpacia, czyli lodospady w Rudawce Rymanowskiej w Dolinie Górnego Wisłoka. Przy minusowych temperaturach wyglądają jak pałac królowej śniegu. Tegoroczna zima sprzyja ich urodzie. Cople mają nawet kilka metrów długości, mienią się różnymi kolorami w zależności od pory dnia i pogody. Ich podziwiania lepiej nie odkładać na później, bo wkrótce mogą się upłynnić. Podziwiać można i takie zimowe bistro. W ten sposób spod lodowej tafli posiłki mogą serwować tylko wydry. W tym przypadku to śniadanie. Na terenie nadleśnictwa Baligród udało się uchwycić moment karmienia małej wydry przez wydrzą mamę. Maleństwo czeka, mama nurkuje, poluje i serwuje. A wszystko jak widać w teleekspresowym tempie.
Teraz zagadka dla spostrzegawczych. Ile tu widać zwierząt? Otóż dwa. Na potężnym jeleniu siedzi mała sikora, a chwilę później już nawet dwie. Pan Karol nagrał w pomorskich lasach przykład ciekawej zażyłości międzygatunkowej. Majestatyczny byk z godnością znosi obecność ptaków, one zaś poczynają sobie na nim całkiem śmiało. Najwyraźniej bez obaw, że dostaną w dziób. Apetyt na sztukę nie słabnie. Polacy po ponownym otwarciu bardzo chętnie odwiedzają muzea, a muzealnicy przyjmują ich z otwartymi ramionami. W Krakowie zwiedzający zyskali na przykład dodatkowy miesiąc na spotkanie z twórczością Szymona Czechowicza. Muzeum Narodowe w Krakowie przedłużyło do 28 marca wystawę Szymon Czechowicz, geniusz baroku. Do obejrzenia ponad 200 obrazów i rysunków. Z kolei w Muzeum Narodowym w Warszawie ostatni moment na zobaczenie ekspozycji Polska, siła obrazu. Dzieła będą prezentowane do niedzieli. Później pojadą do Poznania, gdzie od połowy marca będą dostępne dla gości Muzeum Narodowego. Uczniowie zespołu kształcenia specjalnego nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim w rolach wielkich artystów. Dzieci chwyciły za pędzle, kredki, bibułę i na swój sposób zinterpretowały dzieła Vincenta van Gogha czy Edwarda Munka. Prace stworzyły wystawę Wielkie dzieła oczami dzieci, którą można zobaczyć w miejscowej bibliotece publicznej. Mona Lisa jak malowana! Powiało optymizmem przed rozpoczynającymi się w przyszłym tygodniu mistrzostwami świata w narciarstwie klasycznym. W konkursie indywidualnym na skoczni normalnej w rumuńskim Rasnowie w pierwszej piątce wylądowało trzech Polaków. Najlepiej z nich spisał się drugi, Kamil Stoch. Po pierwszej serii najwyżej z Polaków plasował się zajmujący trzecie miejsce Dawid Kubacki. W finale Kamil Stoch atakował podium z dziewiątej pozycji, ale był bardziej skuteczny od kolegi z kadry. Tuż po zawodach potrójny mistrz olimpijski zajmował trzecią lokatę, ale po dyskwalifikacji Halvora Egnera Graneruda awansował na drugą. Kubacki ostatecznie był czwarty, Piotr Żyła piąty. Wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. To będzie gratka dla kibiców koszykówki. O 20.30 w meczu eliminacji Eurobasketu Polacy podejmą w Gliwicach obecnych mistrzów świata Hiszpanów. Gospodarze mają sporą szansę wygrać, bo utytułowani goście awans do turnieju mają w kieszeni i przyjechali w składzie rezerwowym. Biało-czerwonym pomoże jeden z liderów naszej kadry, Adam Waczyński. Transmisja w TVP Sport. Za nami pierwsze mecze 1/16 finału Ligi Europy. W Granadzie gospodarze pokonali 2-0 osłabione Napoli. Po przerwie na murawie pojawił się Piotr Zieliński, ale nic nie wskórał. Najwyższe zwycięstwo odniósł Manchester United, który wygrał w Turynie z występującym w roli gospodarza Realem Sociedad 4-0. Mecz przeniesiono do Włoch z powodu obostrzeń związanych z pandemią. W Telekspresie pora na informacje muzyczne. Za chwilę nowa piosenka wielkiej gwiazdy. Co prawda sławę zawdzięcza wcale nie muzyce, ale ta zawsze była obecna w jej życiu. O kogo chodzi, to Marek Sierocki. Magdalena Mielcarz, bo o niej mowa, zaczynała karierę w zespole. A z Markiem Sierockim będzie można zobaczyć się dzisiaj jeszcze raz w hitach wszechczasów o godzinie 22.45 w programie drugim. Pilne wezwanie. Karetka jedzie do pacjenta. Niestety w Nienowicach na Podkarpaciu pojazd utknął w śnieżnej zaspie. Na szczęście na ratunek karetce ruszył miejscowy rolnik. Pan Piotr nie pozostał obojętny, poświęcił swój czas na bezinteresowną pomoc. Nieproszony o pomoc wsiadł w traktor z pługiem, odśnieżył drogę, wykopał ten zespół ratownictwa z tej zaspy. Mało tego, ten pan jeszcze ich po prostu torował tą drogę do domu pacjenta. Pan Piotr nieraz już pomógł kierowcom wydostać się z zaspy. Społecznie odśnieża drogi pługiem domowej konstrukcji. Profesjonalny pług to na pewno nie jest. Jest to potrzeba matków wynalazków. Jeżeli coś jest głupie, ale działa, to wcale nie jest głupie. Kolega rolnika zorganizował zrzutkę na profesjonalny pług do odśnieżania dla pana Piotra. Dobro wraca. Można liczyć więc na efekt kuli śnieżnej. No, zupełnie inny efekt może przynieść za to chaos ze znakami w Opolu Lubelskim. Przy takim ich nagromadzeniu to nawet osoby z sokolim wzrokiem mogą mieć problem z bezpiecznym przejściem przez ulicę. My za to bezpiecznie dotarliśmy do końca. Za chwilę nasza wersja ekstra w TVP Info, a jutro Beata Chmielowska-Olech. Do zobaczenia. Rafał Patryka, dzień dobry. W Telekspresie Ekstra podamy dziś harmonogram szczepień na najbliższe tygodnie, a także powiemy, ile przytyliśmy podczas pandemii. Nie jeden się zdziwi. Zaczynamy. 15 marca, proszę Państwa, rozpoczniemy szczepienie osób przewlekle chorych, czyli grupy 1B. Jest harmonogram szczepień na kolejne tygodnie. Wszystko zależy od dostaw szczepionek. Rolą tych podmiotów, tych zespołów właśnie, których setka powstaje w całej Polsce, jest wsparcie punktów szczepień działających. Zespoły wyjazdowe dla tych, którzy nie dotrą do punktu szczepień. W całym kraju powstało ich 117. Dostarczenie pierwszych próbek to pierwsza marsjańska misja, z której będą próbki do badań. Łazik Perseverance wylądował na czerwonej planecie i od razu zabrał się do roboty.
Osoby przewlekle chore, a następnie służby mundurowe to kolejne grupy społeczne, które zostaną zaszczepione przeciw koronawirusowi. Do tej pory wykonano ponad 2,5 miliona szczepień. Szczepienia osób przewlekle chorych poniżej 60 roku życia ruszą 15 marca. Powinniśmy w krótkim czasie, mniej więcej w ciągu tygodnia, zaszczepić całość tej grupy. To jest około 70 tysięcy osób. Oczywiście nie wiemy, jak wiele spośród tych 70 tysięcy osób będzie chciało się szczepić. 22 marca rozpoczyna się szczepienie preparatem AstraZeneca służb mundurowych oraz pacjentów od 60 do 65 roku życia. Osoby w wieku 65-70 lat mają być zaszczepione w drugim kwartale. Realizacja Narodowego Programu Szczepień jest uzależniona od dostawców, którzy nie realizują w pełni swoich zobowiązań wobec krajów Unii Europejskiej. W pierwszym kwartale tego roku do Polski trafi o 6 milionów dawek szczepionki mniej niż deklarowano. Priorytetem jest to, żeby wszystkie z naszej strony drugie dawki były z tej dostawy obsłużone. Do 7 marca ma się zakończyć szczepienie nauczycieli. Tego samego dnia mają zostać przeprowadzone szczepienia uzupełniające kadry medycznej. NFZ uruchomił ponad 100 dodatkowych zespołów wyjazdowych. Mają one wspierać wcześniej powołane zespoły mobilne przy populacyjnych punktach szczepień. W całym kraju powstało 117 dodatkowych wyjazdowych punktów szczepień. To lekarz i pielęgniarka, którzy muszą dojechać do chorego. Zakwalifikować go do szczepienia, podać mu szczepionkę i potem przez pierwszych 15 minut obserwować. W domu zaszczepieni przeciw COVID-19 mogą być ci, którym stan zdrowia nie pozwala samodzielnie dotrzeć do stacjonarnego punktu szczepień, czyli tak zwani pacjenci leżący. Żeby skorzystać z takiej formy szczepień, trzeba zadzwonić do swojej przychodni. Odpowiednie zaświadczenie wydaje lekarz rodzinny. Zaświadczenie, które potwierdzi, że jest to osoba naprawdę obłożnie chora i powinna być zaszczepiona w domu. Dla osób z niepełnosprawnościami lub tych, które nie mają jak dotrzeć do punktu szczepień, transport zapewniają władze lokalne. Każdy noworodek będzie badany pod kątem rdzeniowego zaniku mięśni, czyli SMA. Program badań przesiewowych ruszy w kwietniu. Na początku obejmie 10 województw. W przyszłym roku zostanie rozszerzony na cały kraj. Leczenie zanim objawy choroby się pojawią, a możemy to robić dzięki wykonaniu badania genetycznego, może zupełnie zahamować rozwój choroby. Rocznie w Polsce SMA diagnozuje się u około 50 maluchów. W czasie pandemii Polacy przybierają na wadze średnio, przytyliśmy o 2 kg. Tutaj dane są dosyć zatrważające. Bardzo dużo osób nabiera tkanki tłuszczowe, jednocześnie tracąc tkankę mięśniową. Godziny przed komputerem mają również tragiczne skutki dla naszych kręgosłupów. Główny winowajca to nie tylko podjadanie podczas zdalnej pracy czy nauki, ale przede wszystkim rezygnacja z ruchu i aktywności fizycznej. Amerykański łazik Perseverance już na miejscu. Inżynierom NASA udało się dostarczyć go w głąb krateru Jezero, znajdującego się w pobliżu równika Czerwonej Planety. Głównym celem misji jest odnalezienie dawnych śladów życia na Marsie. To przełomowe przedsięwzięcie pod wieloma względami. Łazik ma gabaryty samochodu osobowego, waży nieco ponad tonę i ma 2 metry wysokości. Misja, jaką będzie realizował, różni się od poprzednich. Między innymi zebrane przez niego próbki z Marsa mają zostać odesłane na Ziemię. Dostarczenie próbek na Ziemię to część naszych większych planów. To próba zrozumienia Marsa i jego ewolucji, czy istniało tam życie. Pierwszy raz w misjach marsjańskich zostanie wykorzystany dron. Naukowcy chcą się przekonać, czy przyda się podczas eksploracji. Pierwszy kosmiczny dron, który został zainstalowany i został przewieziony na inną planetę i ten dron będzie fotografował i filmował najbliższe otoczenie tego łazika. Misja łazika w założeniu ma potrwać marsjański rok, czyli 687 dni ziemskich. Jego poprzednik, łazik Curiosity, jest jednak na Marsie od 9 lat i wciąż pracuje. Dlatego naukowcy są pewni, że Perseverance zostanie na Czerwonej Planecie dłużej. Dla wielu wylądowanie łazika Perseverance na Marsie to prawdziwy kosmos. Dziś jednak warto świętować także inne wydarzenie. 548 urodziny Mikołaja Kopernika. W uznaniu jego zasług 19 lutego ustanowiono Dniem Nauki Polskiej. Wstrzymał słońce, ruszył ziemię. To wiedzą chyba wszyscy. Mikołaja Kopernika warto jednak wspominać nie tylko jako twórcę teorii heliocentrycznej. Bo był po pierwsze lekarzem, z wykształcenia lekarzem. Był prawnikiem. Doktorat z prawa obronił przecież Ferrarze. Ale był też wybitnym matematykiem i ekonomistą. To on sformułował słynną zasadę, że pieniądz gorszy wypiera lepszy. Jego wkład w naukę jest za to bezcenny. Nie było lekko, ale się udało. Dyplomy mają już w rękach. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni ma powody do dumy. Inżynierami zostało aż 75 podchorążych. Przyszli oficerowie studiowali na wydziałach nawigacji i uzbrojenia okrętowego, mechaniczno-elektrycznym oraz dowodzenia i operacji morskich. Przed nimi kolejne wyzwanie, studia magisterskie. Nie zabraknie praktyk na morzu i lądzie, ale na razie można odmaszerować.
wytrwałość i bezpieczeństwo to najważniejsze cechy, jakie powinna posiadać powierzchnia drogowa. Naukowcy z Politechniki Lubelskiej pracują nad tym, by asfalt był także ekologiczny. Ich mieszanki mineralno-asfaltowe są produkowane w obniżonych temperaturach dzięki zastosowaniu zeolitów, biopolimerów oraz materiału z recyklingu. Taki asfalt redukuje emisję szkodliwych substancji, a to prosta droga do lepszej ochrony środowiska. A no właśnie, o przyjaznym dla natury asfalcie już było, ale to wcale nie koniec ekologicznych tematów w Telekspresie Ekstra. Powiemy jeszcze choćby o hiszpańskim pomyśle na rekonstrukcję drzew. No i nie tylko. Znowu błyszczą im maski. Po przymusowym postoju Muzeum Motoryzacji w Poznaniu otworzyło się dla zwiedzających. Czas wyźrebień u chucułów. W Odrzechowej na świat przyszły dwa maluchy, Wirus i Libia. Weranda zimą w kolorach wiosny to szklana kuźnia w Wolimierzu u podnóża Gór Izerskich. I kieł mamuta żyjącego ponad milion lat temu. Odkryte w nim DNA pomoże ustalić, dlaczego mamuty wyginęły. Zamek w Łańcucie, jedna z najpiękniejszych rezydencji w Polsce, może poszczycić się jedyną na świecie dobrze zachowaną wozownią magnacką. Tutaj czas się zatrzymał, a luksusowe pojazdy robią oszałamiające wrażenie. Rodzina Potockich miała wyrafinowany gust. Dowodem te zabytkowe pojazdy konne pochodzące z renomowanych firm paryskich, wiedeńskich czy londyńskich. Jedne pełniły funkcje reprezentacyjne, inne na co dzień służyły właścicielom. Mimo swoich lat są w doskonałym stanie. W Łańcucie nie mamy jednego, dwóch czy pięciu doskonałych pojazdów. Mamy ich 55. Wozownia jest tymczasowo niedostępna dla turystów, ale zamek można zwiedzać. Po przymusowym postoju Muzeum Motoryzacji wcisnęło gaz do dechy i otworzyło się dla zwiedzających. Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich można oglądać klasyki z różnych stron świata. To nie tylko samochody osobowe. Zaparkowały również wojskowe pojazdy specjalne, motocykle, nawet rowery. Motoryzacyjne perełki pochodzą ze zbiorów członków Automobil Klubu Wielkopolski. Swój wkład w ekspozycję ma również Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Tymczasem w Muzeum Regionalnym w Pilźnie można podziwiać perełki handlu i sklepikarstwa, księgi rachunkowe z lat 30., oryginalne patenty akcyzowe, listy przewozowe, kasę fiskalną z tamtych czasów czy pozostałości niesprzedanych towarów, choćby tych pasmanteryjnych ze sklepu Marii Wojnarskiej. Odnaleziono je w jednej z kamienic. Są również szyldy nieistniejących już sklepów. Przyszli graficy mogą się tu uczyć designu. Teraz żakardy w Żyrardowie. Może trudne do wymówienia, na pewno trudniejsze w realizacji. Do tamtejszego Muzeum Liniarstwa śrubka po śrubce udało się przenieść gigantyczne maszyny z ostatniej fabryki żakardów w kraju. Najpierw trzeba było ten historyczny park maszynowy rozkręcić, rozmontować krosna żakarda, rozłączyć każde krosno, to jest około 4000 niteczek między maszynką żakarda a krosnem, i to wszystko przewieźć, połączyć i jeszcze uruchomić. I udało się, choć była to operacja nie mniej skomplikowana niż tkane już próbne wzory. A u chcułów w Zodrzechowej czas wyźrebień. Na świat przyszły dwa maluchy, pierwsze kroki na wybiegu już za nimi. To Wirus. Urodził się podczas pandemii, ale w Odrzechowej mają nadzieję, że będzie okazem zdrowia. A to rówieśnica Wirusa Libia. Ich hodowlą zajmuje się Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego. Huculki czują się tu jak ryby w wodzie. Mają pod dostatkiem siana, owsa, pastwisk i ciepłych stajni. Koniki urodziły się w samą porę. Chodzi o to, by matki zdążyły odchować maluszki przed wakacyjnymi obowiązkami, gdy nie brak chętnych do konnych przejażdżek. Po 25 latach w ogrodzie zoologicznym w Opolu znów pojawił się tygrys. Diego, syn Jurija oraz Darii, przyjechał z krakowskiego zoo. To dwuletni tygrys syberyjski. Teraz bardzo ważne jest, aby ten młody tygrys odpoczął i oswoił się z miejscem oraz z pracownikami, którzy będą się nim zajmować. Niebawem Diego pojawi się na nowym wybiegu. Tygrysy syberyjskie zagrożone są wyginięciem głównie z powodu kłusowników. W tym domu na końcu wsi weranda jest ukwiecona nawet w środku zimy. To szklana kuźnia w Wolimierzu u podnóża Gór Izerskich. Szkła się w tej kuźni nie kuje, tylko czasem się samo stłucze, jak samo przyszło do właścicielki pracowni. Ja się uparłam, że rozpracuję to, jak to szkło topić, ponieważ w szkole żadnej takiej nie byłam. No i w końcu zaczęło mi coś wychodzić. Wychodzą głównie naczynia i biżuteria. I wszystkie te szkła można oglądać nie tylko przez szybkę, ale i na żywo. No, a tymczasem my przejrzyjmy się jutrzejszej prognozie pogody. W Dargaczu rano możliwy niewielki przymrozek, później przeplatanka chmur ze słońcem, no i 5 stopni ciepła. W Potyrach 4 i tu bez opadów z szansą na dłuższe chwile ze słońcem. Pojawi się ono także w Ostrej Górce. Temperatura wzrośnie do 5 stopni, jednak początek dnia z przymrozkiem i mgłami. Podobnie rozpocznie się dzień w miejscowości Stare Borówko, ale jak na luty pokaże się tam dużo słońca i ciepło, 9 stopni. Zaś w Stryjowie pochmurno, deszcz ze śniegiem tylko rankiem, no i tam 3 stopnie powyżej zera.
Wyjątkowo brutalna burza śnieżna Filomena, jaka paraliżowała życie mieszkańców centralnej Hiszpanii w styczniu, pozostawiła po sobie wiele zniszczeń. W Madrycie powaliła ponad stuletnie drzewa, ale władze stolicy podjęły decyzję o ich rekonstrukcji. Filomena imię miała piękne, ale pozostawiła po sobie zupełnie niepiękne wspomnienia. Nie tylko zniszczone dachy i samochody, ale także powalone dorodne drzewa pamiętające początek XX wieku. Władze Madrytu zleciły Instytutowi Dendrologii i Leśnictwa rekonstrukcję najcenniejszych okazów. Naukowcy, wykorzystując pozostałości po powalonych drzewach, sklonują je. Miną dziesięciolecia, nim zrekonstruowane okazy osiągną dojrzałe piękno, ale na takie zjawisko mieszkańcy Madrytu na pewno zechcą poczekać. Restauratorzy w czasie pandemii poszukują możliwości przetrwania kryzysu w Stanach Zjednoczonych. Wielu z tych, którzy nie widzą takich szans, stara się zarobić jeszcze jakiekolwiek pieniądze, na przykład ze sprzedaży sprzętu. W tysiącach amerykańskich miast i miasteczek organizowane są aukcje, podczas których można kupić kuchnie, stoły, krzesła, garnki i wszystko, co stanowiło wcześniej podstawę restauracyjnego biznesu. No aż trudno uwierzyć, ale ta łaźnia istniała od XII wieku, choć współcześnie nikt o niej nie wiedział. Odkryto ją w Sewilli, paradoksalnie dzięki pandemii. Właściciel jednej z restauracji w centrum miasta, korzystając z zamknięcia, postanowił zrobić remont. I właśnie wtedy za jedną ze ścian odkryto wejście do nieznanego wcześniej pomieszczenia. Okazało się łaźnią z czasów mauretańskich. To odkrycie szwedzkich naukowców może rzucić zupełnie nowe światło na historię istnienia mamutów, w szczególności przyczyny ich wyginięcia. Z kłów znalezionych na północno-wschodnich krańcach Syberii specjaliści wyodrębnili DNA osobnika, który żył 1 200 000 lat temu. Może być to najstarszy kod genetyczny, jaki kiedykolwiek udało się ustalić z materiału stworzenia żyjącego na naszej planecie. A w NBA udało się ustalić wyjściowe składy zaplanowanego na 8 marca meczu gwiazd. Kapitanem drużyny zachodu będzie LeBron James, a wschodu Kevin Durant. W nocy w szranki stanęły kluby obu panów, czyli Los Angeles Lakers i Brooklyn Nets, ale z powodu kontuzji Duranta na parkiecie zabrakło. Los Angeles Lakers też nie mogli wystawić najmocniejszego składu. Widoczny był zwłaszcza brak Antoniego Davisa i Denisa Schrödera. Osłabionym gospodarzom nie pomogła nawet świetna dyspozycja najskuteczniejszego na parkiecie LeBrona Jamesa. Brooklyn Nets wygrali 109-98 i umocnili się na drugim miejscu w tabeli konferencji wschodniej. Od Miedwiediewa. W Teleekspresie pora na informacje muzyczne. 10 lat temu na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów wszedł utwór Price Tag brytyjskiej wokalistki Jessie J. Był to pierwszy numer 1 w karierze artystki. Więcej powie nam Marek Środzki.